Dzień dobry państwu. Rozpoczynamy inwestycyjny czwartek Xelion. Jak zwykle jest z nami Piotr Kuczyński. Dzień dobry państwu. Początek kwartału taki można powiedzieć niemrawy na rynkach akcyjnych, ale jest chyba jeden plus z tych ostatnich dni, bo przynajmniej wiemy jak rynki reagują na dobre dane makro, bo w ostatnim czasie to nie było takie oczywiste. Dobre dane to złe dane po prostu. No tak, tak, no tak zareagowały. To było to dosyć dziwne. Dlatego ten indeks ASM do przemysłowy, który pojawił się w to poniedziałek. to w szczególności wywołało. Tak, przyszły. ale pojawił się w poniedziałek, kiedy Wall Street pracowała. Mhm. Europa generalnie nie pracowała, Wall Street pracowała, i tam te zmiany były żadne niewielkie. Dopiero następnego dnia zobaczyliśmy spadki indeksów, prawda? No a wczorajsza jestem, był to dla usług, za to słabszy nieco. I tym... ręki się ucieszyły. Tak, tak. ucieszyły się. Poza tym Paweł nie powiedział nic groźnego, oprócz tego, co mówi od dłuższego czasu. Że... No Właśnie, co on tam konkretnie powiedział? Że, że mają dużo czasu i spokojnie będą reagować. w tym roku, ale tak. nie spieszą się. Tak. Też nie zwracają za bardzo uwagi na te wyższe odczyty inflacji. Takie, czyli właściwie nowy... powtórzył dokładnie to, co ostatnio mówił, co doprowadziło do dużego do osłabienia, tak, os, nie umocnienia. Spadło, czyli euro dolar do, do nie, euro dolar do góry, do dużego euro, osłabienia dolar to dolara, dolar, Ja zawsze tak, muszę tak. się zastanowić, w którym kierunku to idzie. No, bo jak rośnie, to tak, znaczy, tak, że dolar tak. słabnie do dużego osłabienia dolara, to według mnie lekko przesadnego, bo on naprawdę nic istotnego nie powiedział, to z kolei miało przełożenie na surowce, prawda, i to i to jeszcze jakie, szczególnie na srebro? No i złoto, tak, złoto no tak, ciągle tak, zadziwia. No, 300 uderzyło, tak. I też zwróćmy uwagę, jakie są poziomy rentowności, bo no zaraz do tego przejdziemy ale rentowności jakby nie było dziesiątek amerykańskich 4,40, złoto w ogóle 4,42. 4,42 nawet było wczoraj mhm. przez chwilę, po czym wróciły chyba zamknęło się około 4,35, jak Paweł nieco uspokoił rynki. To wtedy to wszystko za zawróciło. Ale złoto rzeczywiście, masz rację, nie reagowało praktycznie na ten duży wzrost rentowności. Owszem, drożało, tylko nieznacznie. A jak się zawróciło to wszystko, jak dolar zaczął tracić, to złoto i srebro wystrzeliły I rzeczywiście 2-300. Półtora miesiąca, chyba około półtora miesiąca 15% na złocie. To naprawdę... Bardzo 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 dużo, Bardzo dużo. Dobrze. A w zasadzie ten główny powód, czyli obniżki stóp procentowych, to on... Się zaktualizował. W ostatnim czasie można powiedzieć tak. No, wcześniej, załóżmy, dwa miesiące temu, trzy ja miesiące no, temu, zapisano więcej obniżek stóp procentowych. Wtedy złoto jakoś nie reagowało. Teraz, Teraz zaczęło reagować. Ale re 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 no, to działa na zasadzie takiej, że inwestorzy szukają jakichś alternatywnych rynków, tak, 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 tak tam, gdzie zrozumiałe. jest w miarę tanio, gdzie rzeczywiście jest jakiś potencjał i być może pojawiły się napływy na. De -de Decydowanie tak i bardzo ładnie zachowało się na przykład Hongkong w poniedziałek bodajże, mm. prawda? dobrze ponad 2%, ale już następnego dnia znowu spadło o 1,2%. Rynek chiński jest strasznie marudny, ale jest coraz więcej. Ja widzę coraz więcej w Reutersie, w Bloombergu, w Market Watchu. Widzę coraz więcej artykułów, że, że trzeba wrócić do Chin, trzeba wrócić do Chin. Do tego przejdziemy, bo jeszcze zatrzymamy się mm -hmm. na chwilę przy prognozach na drugi kwartał. Natomiast same Chiny, no tutaj się zgodzę. Chociażby PMI, ten KXIN, tak. PMI dla przemysłu, piąty miesiąc z rzędu powyżej 50 punktów. Ostatnio chyba taka seria miała miejsce dwa lata temu. Także rzeczywiście, no pomimo tych wyzwań na rynku nieruchomości, widać, że ta koniunktura chyba zmierza w dobrym kierunku. Tak jest, tak, tak jest. Co prawda, jeszcze te napływy widać, nie są takie duże, żeby jakoś tam szaleńczo podnosić indeksy. Jeszcze Hang Seng trzyma się w kanale trendu spadkowego. Kontynentalne Chiny wyglądają dużo, dużo lepiej. Mówię o, o Shanghai Composite dużo lepiej, naprawdę. No bo nie wiem, czy pamiętacie Państwo, tak dwa miesiące temu, pewnie pamiętasz, ja dokładnie nie pamiętam jak dawno to było, ale w tym roku chyba rząd no, chiński nakazał kupowanie akcji na kontynencie przez niego. Tylko wtedy, firmy. gdy pojawił się ten dołek i panika. Prawda? No właśnie. Tylko tak dwa miesiące no temu. No, coś koło tego, No w tym roku. Tak, rzeczywiście. Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę do tych ISM-ów, bo to był taki ciekawy hmm. temat. E, w szczególności zaskoczenie po stronie subindeksu nowych zamówień, tych krajowych. Widać, że no, gospodarka amerykańska ma się bardzo dobrze i też wzrost subindeksu. I też płacowe też, też subindek wzrósł całkiem wyraźnie. Tak, ciekawe, właśnie. Da? Do tego dążę, że mamy też wzrost w subindeksie zatrudnienia, ale też i kosztów. Tak. Więc tutaj chyba pojawia się już takie narzekanie. No niestety, to jest druga strona medalu, jeżeli jest dobrze w gospodarce. Bardzo jestem ciekaw y, tych danych z rynku pracy piątkowych. Jutro. Wiemy, jaka jest funkcja reakcji. Jeżeli będą te dane dobre, to może zrobić się chwilowo nerwowo na rynkach. No może. I, i pamiętajcie Państwo, zawsze rzućcie okiem na rewizję z poprzedniego miesiąca. One pod. Potrafią być potężne. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, że w zeszłym miesiącu rewizja zdjęła ponad 100 tysięcy, z 300 tysięcy zrobiło się 200 tysięcy złotych. No rynek naprawdę nie wiedział, jak na to reagować Zobaczymy, jak będzie teraz. Tak Może jest. te dane będą bardzo drugą stronę, rewizja na przykład. No. Naprawdę to jest zadziwiające. No, ale tak jest w Stanach z tymi, z tymi raportami. Jutro będzie rzeczywiście ciekawy dzień. Jeszcze Joltsy mieliśmy, e, czyli wakat. Tak, wakaty. ale chyba niewiele się zmieniło. Pełnie się, nie zmieniamy. 6, to się nie zmieniamy. Mamy sytuację taką, że jest tam prawie 9 milionów wakatów w amerykańskim rynku pracy. W praktyce wygląda to tak, że na jednego bezrobotnego przypada półtora wakatu. Prawie półtora wakatu, więc. genetycznie jest nadmiar miejsc pracy, może być strukturalne niedopasowanie, tak. Tak, to zawsze jest jakiś tak, no tak. bo jakiś poziom bezrobocia musi tak, być, tak. bo jest strukturalne niedopasowanie, ale jeżeli ktoś oczekuje, że coś załamie się na amerykańskiej pracy, to tego. naprawdę tego nie widać. Przed nami kwiecień. I tutaj na mamy... dzień raporty. Tak, zaczyna się sezon wynikowy. Piątek, będziemy pewnie banki. o tym rozmawiać. Tak. Natomiast tydzień temu było trochę o statystyce i sezonowości, więc w tradycji musi stać się za i mam małą zagadkę dla ciebie. W ostatnich 20 latach ile razy indeks S&P 500 zakończył kwiecień z dodatnią stopą zwrotu? W 20 latach? Tak. Jakbyś to tak miał strzelać? Nie, nie, nie znam, ale jakbym strzelał, to powiedziałbym, że w 13 no, powiem ci, że blisko, bardzo dobrze, w 16. Także statystyki rzeczywiście są po naszej stronie. 80% mamy tutaj szans zgodnie ze statystyką. statystyką, z tym, co się działo historycznie. No Generalnie ten kwiecień dla indeksu S&P 500 jest dobrym miesiącem obok lipca i listopada. Bodajże w tych ostatnich 20 latach średnio indeks S&P 500 rósł około 2%. No tak, no mamy, mamy sezon raportów, to bardzo często, naprawdę bardzo często podnosi indeksy. No zobaczymy, czy nie będzie negatywnych zaskoczeń, no, ale tego przecież nie wiemy. Natomiast też żeby nie było za miło, nie mamy niestety dobrych wieści, jeżeli chodzi o prognozy na, na ten kwartał. Spodziewamy się, że ten kwartał może być w pewien sposób analogiczny do kwartału e, trzeciego, 2023 Roku, pamiętasz tę sytuację? Nie, nie, nie. Był lipiec, bardzo dobry. No. Też wskazywaliśmy na to, że Sezonowo jest to dobry miesiąc, prognozujemy, że będzie to dobry lipiec, ale też zapowiadaliśmy, że ten kwartał będzie korekcyjny i później lipiec się skończył, tak też zaczęła się korekta taka dosyć, było, dosyć głęboka Sierpień, tak, tak, tak. No wrzesień. Więc w takim, takim dużym skrócie nasza prognoza na ten kwartał jest zbliżona do tego, co prognozowaliśmy wówczas na trzeci kwartał 2020. Roku. Ale pamiętajcie Państwo, że jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, tośmy się. Pomylili, pomówiliśmy, że będzie korekta, a jej nie było. Chociaż w Warszawie była, w Warszawie była, więc połowicznie odnieśliśmy sukces. Tak, tak, to skoro już o tym mowa, przeliczaliśmy nasze modele prognostyczne i one faktycznie, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, zapalały nam jakąś lampkę czerwoną, w szczególności w kontekście rynku amerykańskiego. No teraz ta lampka nada się świeci jeszcze mocniej. Trzeba, trzeba przyznać, nasze pozycjonowanie na ten kwartał będzie zredukowane na rynku akcyjnym, jeszcze bardziej względem pierwszego Ale kwartału. Ale chyba podnosicie. Nie? No to wygląda tak, że najbardziej niedoważony, skala niedoważenia będzie najwyższa w przypadku rynków rozwiniętych Stanów Zjednoczonych. Natomiast, tak jak tutaj wspomniałeś, co do Chin mamy bardzo dobry sygnał. Ogólnie skala przeważenia, tak? Nie rynków rozwiniętych, tak? Czyli redukujemy pozycje w rynkach rozwiniętych. Aha, będzie się redukować. Okay. Tak, tak. Natomiast y, y, zgodnie z tą rotacją zwiększamy ekspozycję na rynki wschodzące, coś, Tutaj tak. pojawił się dość mocny sygnał kupna, dawno takiego sygnału nie widzieliśmy. Jeżeli wcześniej mówiliśmy o jakimś przełomowym momencie, na rynkach schodzących, w szczególności na Chinach, to wydaje się, że to jest chyba ten moment. Tak, no ja Chiny też obserwuję, wiecie Państwo, obserwuję od dawna i ciągle obstawiam, z uporem obstawiam, może godnym lepszej sprawy, że, że te, w tym roku to powinno ruszyć. Szczególnie tam jest sporo spółek z AI, ze sztuczną inteligencją. I, no i, i czekam tylko, kiedy rynki w, czy inwestorzy dojdą do wniosku, że te amerykańskie to są. Już przegrzane, a te, te chińskie to są jeszcze prawie nieruszone. Tak? Wydaje Czekano. mi się, że marzec pokazał, że coraz częściej inwestorzy dochodzą do takiego wniosku, bo zwiększyła się szerokość rynku. No tak, Fakt, tak. Fakt, że jest ciągle apetyt na ryzyko wśród inwestorów, tylko to nie działa na zasadzie takiej, przynajmniej tak było w marcu, że kupuje się na ślepo technologię bez względu na wycenę. Pojawiła się szerokość rynku, inwestorzy zaczęli szukać jakichś alternatywnych rynków, znaleźli rynek złota. Tak jest. Dlaczego też nie mieliby szukać szerzej, jeszcze, na przykład tanich rynków, chociażby rynków schodzących? Na przykład od GPW. Albo GPW, to swoją drogą. O rynek wschodzący Jeżeli właśnie dobrze że o tym wspomniałeś, bo co ciekawe, o ile prognozujemy, że indeks SP500 może zakończyć ten kwartał z lekko ujemną stopą zwrotu, to Mwik 40 powinien zakończyć się zgodnie z tymi prognozami, z dodatnią stopą zwrotu. Także z punktu widzenia historycznego, jak pozycjonuje się portfele, polska Emerging Markets byłyby. Doważone, przeważone w portfelu, rynki rozwinięte niedoważone. Jest to dość ryzykowna prognoza, bo wiesz, jak to bywa z reguły. No wiem, wiem. Korekta na Wall Street to Warszawa prawie zawsze się temu poddaje, prawie zawsze. Jak zawsze przypominam, że. W ciągu swoich 30 lat na rynkach widziałem jedno półrocze, kiedy się indeksy warszawskie nie poddawały amerykańskim. Ale nie pamiętam, które to były. Ale to mówisz o indeksie WIG-20? Właśnie nie pamiętam, czy to był WIG, czy WIG-20, bo to były dawne czasy. WIG-20 to się nie dziwię, ale mwik 40 jest WIG-80, one tam chodzą swoimi ścieżkami. Chodzą dość tak, ale czasem, czasem też reagują, jeżeli jest korekta. Na razie one zachowują się bardzo dobrze. Wig 20 zaś no, bardzo ładnie się wybił z, z proporca. Tylko brakowało, że przekroczył 2,470, 2,490, mniej więcej taki, taki obszar oporu. No i on próbował to zrobić we wtorek, tak? we wtorek po świętach. No i skończyło się na, na zerze. No już atakował, już dotykał i zawrócił, i skończyło się na zerze. Też mały Falster. No bo Amerykanie nas chłodzili. Tutaj właśnie podziałał amerykański, amerykański przykład. No to skoro już jesteśmy przy tej Polsce, to chyba takim najciekawszym odczytem makro była inflacja w piątek. Jak już chyba tak. każdy myślał o świętach, a tutaj takie zaskoczenie inflacyjne. Tak, jeden, inflacja. A i dwa zrobiło się 1,9. 1,9. Ostatnio inflacja poniżej 2,5%. Procenta rok do roku była w marcu 2021. Tak. tak Odzwyczailiśmy się od tego, że może być inflacja taka no, Ale tylko na chwilę przytuliliśmy tę inflację te, 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 tego Czemu? dlaczego było to zaskoczenie ceny żywności głównie? No, chyba wojna Lidla z Biedronką tutaj zaważyła, tak? ja, Oprócz tego, że ceny żywności na świecie spadają, tak. To, to było ta w strefie euro, dynamika cen żywności to jest tam dwa coś procent. To dynamika jest zerowa, natomiast rok temu narzekaliśmy, że ceny ludności tak, tak, rosną o 24-5%. Tak, 24, tak Ale roku. jak słyszałem w telewizji na Jarmarku przepyt, przepytywane panie mówiło, o Boże, jak to jest dużo drożej niż rok temu. Chyba z przyzwyczajenia to mówiłem, mam wrażenie. Mówi mi powiedzieć, że tanie on ale... jest. <laughs> Taka polska mentalność. Trzeba narekać. Tak, no prostu. chyba tak. Ale tak jak mówiłeś, nie ma się co przyzwyczajać też do tej niskiej inflacji. E, aczkolwiek e, tragedii nie będzie w tym kwartale, bo konsensus, prognoz jest taki, ta, że ta. Znajdziemy, będziemy się utrzymywać poniżej tego górnego przedziału odchylenia od celu. E, natomiast co będzie później? No to już, drodzy Państwo, zależy od tego, jak albo czy zostaną odmrożone ceny energii. Nie, to już słychać, że przewidują, Rząd przewiduje sześć progów, w zależności od liczby osób w rodzinie. Nie wiem, znowu będzie jakieś straszne skomplikowanie systemu. Ja już tu czuję w gusie, jak oni później mają to Ja nie wiem, no to, to jest. No dobra, no zobaczymy, co zrobią. Ponoć zapłacimy o średnio o 50 zł więcej. Miesięcznie rozumiem, no, to znaczy średnio, to, to jeden zapłaci 500 więcej, a drugi odpowiednio mniej. No zobaczymy, po prostu zobaczymy. Jeżeli rzeczywiście będą starali się tak to rzeźbić, żeby w y, wilksyty były owca cała, owca cała, czyli nasze portfele, wilksyty, czyli budżet. No bo jak słyszymy ciągle budżet ma problemy i potrzebuje pieniędzy. No to ta to, to, to inflacja w drugim półroczu będzie w granicach 4-5% pewnie. No wygląda to tak, że w sytuacji, gdyby ceny nie zostały odmrożone, bardzo mało prawdopodobny mało. scenariusz, to mało. pod koniec roku inflacja CPI byłaby na poziomie około 4% sytuacji odmrożenia, no to mówimy już o wartości 6, powyżej 6%. Tak, nawet się mówi 7, 8, no nie wiem. A no na początku cało... roku mówiono 7, 8 właśnie tak, jednak. Tak. Zrewidowane w długo no tak, to... po drodze trochę zaskoczeń Oczywiście, ale nie jesteśmy wcale pewien, czy ceny żywności w drugiej połowie roku też będą takie niskie, prawda? Bo to, to nie, wiadomo. cenowa się skończy. No więc właśnie. <laughs> tak, no bo to jest Panie tak Bo Oni i... walczą, walczą, nie podnoszą cen w związku z vat nie podnoszą tych cen, owszem. Ale jak, to nie mój pomysł pana Jakuba Borowskiego, ale, ale popieram, że to będzie ten pierwszy miesiąc, może drugi miesiąc, ale później powolutku, powolutku zaczną podnosić. Oczywiście, oczywiście, to nie po prostu no, Zanim przejdziemy do pytania z czatu, jeszcze może zatrzymajmy się przy rynku ropy naftowej. Tak niepostrzeżenie ropa od początku Ponad roku. 85, tak. 20% wzrosła tak, i jest, jest najwyżej aż od października ubiegłego roku. Tak z ironią mówię to, aż żeby zaznaczyć, jaki to jest zmienny rynek. No jest, jest. Wczoraj OPEC postanowił, że do końca czerwca te swoje cięcia będzie utrzymywał. No i. Y to, co widać na surowcach w ogóle, na srebrze, na, na złocie, no to widać również i na miedzi. Goldman Sachs mówi, że 15% na rynku surowców w tym roku, być może do, do, do góry. Jeżeli mówimy o poprawie w Chinach, tak, to miedź, e, też ten ruch wyprzedzający... Miedź wczoraj chyba 3% założała. Tak, tak. To, że miedź zaczęła wcześniej drożeć, e, też jest sygnałem poprawy sytuacji w Chinach i też nie ukrywam, że jest to jedna ze zmiennych Objaśniających w naszym tak, modelu cenami. Tak, tak, tak. Bardzo ładnie się zachowuje rzeczywiście, rzeczywiście wygląda to super. No dla naszych kieszeni to nie wygląda super, prawda? No to jest oczywiste, bo ceny tej 95 na stacjach zbliżają się do 7 zł, i jak tak dalej pójdzie, to, to, to przekroczą te 7 zł. No, wszystko zależy również od siły złotego. No ale on się tak w sumie to stabilizuje na tych poziomach ostatnio widzianych, prawda? Tam niewiele się dzieje. Niewiele się dzieje. Od jeżeli dochodzi do stosunku do euro, to w ogóle prawie nic się nie dzieje. Do dolara, no to tam w zależności od ruchu euro-dolara, jeżeli euro wczoraj zyskiwało, no to, to to złoty też zyskiwał. No i z tym ropą to jest tak, mamy apetyt na ryzyko. Siłą rzeczy ropa też z tego korzystała, jeszcze korzysta. Natomiast też w ostatnich dniach mam wrażenie, że pojawia się, powraca temat geopolityki. Jednak tak. ten atak tak. na irański konsulat z Syrii no, dolał oliwy do ognia. Znaczy te dwie rzeczy, ten, ten, ten zaatakowanie tego, tej akcji humanitarnej, to nawiasem mówiąc tylko gorzkie refleksje, może budzić nie, nie mające związku z... Rynkami finansowymi, ale jak siedem osób naszych, naszej cywilizacji zginęło, to zrobił się potężny krzyk. Jak trzydzieści parę tysięcy w gazie ginie, to tak gdzieś na poboczu to wszystko jest. No Ale fakt jest, że to rzeczywiście zrobiło potężny, potężną aferę. Szczególnie, że są olbrzymie podejrzenia i to nawet Haretz, czyli izraelska gazeta pisze, że to prawdopodobnie było celowe zaatakowanie tego, tych, tych ludzi, no to, to plus to zaatakowanie konsulatu Iranu w Damaszku, w Syrii, no to wygląda niedobrze. To pierwsze to jest po prostu wstrętne, to jest zbrodnia wojenna, a to drugie, no to, no to ja nie bardzo sobie wyobrażam, jak można dopuścić do tego, żeby w obcym kraju zbombardować czyjś konsulat. No, no to jest zapowiedź tego, że Iran się włączy, bo oni tego, on tego nie odpuszczą. No, no. A y, y, że przewidujesz że będzie eskalacja? Ze strony Iranu na pewno, tylko nie wiadomo kiedy, gdzie. Ale to taka eskalacja, która by mogła działać na rynki podobnie, analogicznie jak to miało miejsce w październiku? Tego nie wiem. No, nie, nie wymyślę tego, co zrobił Irańczycy. Na pewno tego nie odpuszczą. Na pewno w którymś momencie uderzą gdzieś w Izrael razem z Hezbollahem albo osobno. Tego nie wiem. Ale nie wiem, po co to było potrzebne Izraelowi. Chyba tylko panu premierowi Netanyahu do czegoś było potrzebne. No cóż, trudno wytłumaczyć. Tak, no, absolutnie trudno, bo to było niewytłumaczalne. Owszem, zginęło siedmiu oficerów, podobno irańskich, no, no i co z tego? No? No i, I co to dało Izraelowi w tym akurat momencie? Nie rozumiem. Dobrze, drodzy Państwo, zapraszam teraz na krótką przerwę, a po przerwie przechodzimy do pytań z czatu. Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Pierwsze pytanie o RPP, czy obniży dziś procentowe. Odpowiedź krótka i stanowcza. Nie. nie. I w ciekawe najbliższym będzie czasie tyl... tego nie zrobi. Tak, i ciekawy tylko będzie jutrzejszy speech, y, wystąpienie, konferencja prasowa. Jak Będziesz komentować? Był? Właśnie nie wiem, chyba nie, bo nie zapraszano mnie, więc pewnie nie. To nie zapraszano, czy kamery nie, wpu nie wpuszczą? Tego nie wiem. No. ach, rzeczywiście, to jest. No masz rację. To nie wiem, w takim razie nie. No w każdym razie, pozostańmy przy tym, że nie zapraszano mnie. Kropka. Dobrze. Pytanie... Zapomniałem o tym, że ostatnio nie wpuścili kamery, tvn No naprawdę. Widzisz? Takie wydarzenie ważne było. No nie, no bo, bo siedziałem tam i, i słuchałem w środku w TV, nie dlatego pewno zapomniałem. No dobre. Pytanie od pana Zbigniewa: jak widzimy, widzimy WIG-20 w drugim kwartale. Ja ciągle mówię 3000, to już mi, Ale mi... w drugim kwartale. Na 3000 A w drugim kwartale? Nie, w drugim kwartale nie, nie. nie, nie, nie. No mówię na koniec roku. W drugim kwartale no to zależy trochę od Amerykanów. Jeżeli w końcu się korekta pojawi. No to, no, to on dłużej zostanie z nami poniżej 2,5. No, tak mogę tylko powiedzieć. Ja no. nie podejmuję się prognozowania wig 20 20, MW-40 jak najbardziej, ale wig 20 niestety nie jest tam bardzo dużo ryzyk takich niesystematycznych No, to jest, jest nawet no tego i jest dużo, dlatego ja mówię, do końca roku powinno być zdecydowanie wyżej. No Tylko jak zagranicznie zacznie kupować, no to rzeczywiście to prawda, te, te Twoje no prognozy mogą się sprawdzić. Pytanie od pana Telesfora czemu wiele surowców tak drożeje? No, czekanie na obniżkę stóp, ale a to jest na ryzyko. Słabe, słabe wytłumaczenie, a pet na ryzyko to, co mówił. Pojawiająca się sytuacja w Chinach. Tak, to o czym mówił Patryk, szukanie nowych rynków. Doszli, część zarządzających funduszami doszła do wniosku, że no na razie jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, dajmy sobie spokój, jeżeli chodzi o wspaniałą siódemkę w Stanach Zjednoczonych, to jak Kamil mówi, została z niej chyba wspaniała czwórka już tylko, nie? O trójka gdzieś tam. Tak, no, no kruszyli się. Apple, Tesla i coś tam jeszcze, nie pamiętam, coś tam jeszcze nurkuje. No i, i, i szuka się nowych pomysłów. No a nowe pomysły no to zaniedbane złoto, to oczywiste zaniedbane złoto i, i ropa, no to ciągnie inne surowce. Nie ma innego wytłumaczenia. Przepływ, pieniądze. Toż też od razu jest pytanie, czy jest szansa na korektę na złocie? Oczywiście? Wziąć no, na to, jak ta. wyglądało to w ostatnich dniach i że w ogóle nie reagowało na rentowności. <grym> Szczególnie, nie, wiecie Państwo, y, pół, y, półtora miesiąca 15% to jest naprawdę na złocie bardzo dużo. No, ja nie patrzyłem ostatnio na, na wykres, patrząc porównawczo, gdzie ostatnio tak było, ale dość dawno chyba ta, ta, takiej sytuacji nie było i, i to aż się prosi o korektę. Tak, aczkolwiek no, co do trendu chyba nie ma wątpliwości. Tak. Wygląda to bardzo dobrze. Te kluczowe poziomy oporu zostały przełamane. No i teraz już pojawiają się najprawdopodobniej mocne tak zwane flowy, napływy na ten rynek. No tego brakowało, tego brakowało przez ostatnie kwartały, można powiedzieć lata. Może, może to powieli losy, nie wiem, Kakao na przykład. No tam właśnie nie patrzyłem, ale ja tam chyba nie korekta się, no no już na pewno, na pewno się były tak obok. Trzeba przyznać, że tam już było wysokie ryzyko Prawda, korekty. Potężne ryzyko korekty, tak jest. Mamy też pytanie o srebro. No, bardzo ładnie się zachowuje, 27 dolarów za uncję. 2007. Czy podtrzymujemy opcję buy and hold na srebrze jak najbardziej. Tak, no, ma 10% do szczytu wszechczasów, do około 30%. Czyli 3000 centów, całkiem ładnie wygląda i powinien no to rekord trzech czasów pobić. Jasne. Mamy też pytanie ciekawe swoją drogą. Czy inwestycja w długoterminowe obligacje USA stała się właśnie mniej korzystna? Mocna gospodarka, stopy na dłużej wysokie, brak obniżek. Ale ja tutaj chciałbym zauważyć jedną rzecz: to, że są wysokie stopy procentowe, one są stabilne. To nie jest od razu negatywna informacja z punktu widzenia inwestora, który ma w portfelu dług. Rentowność tego portfela jest relatywnie wysoka. Tak Obniżki jest. stóp procentowych to jest taki dodatek w zasadzie. Jeżeli chcemy. Obniżki stóp podnoszą ceny, prawda? Obniżają rentowność. Jeżeli nie zakładamy scenariusza, w którym stopy procentowe będą podwyższane, no bo nie, zakłada. nie zakładamy, no oczywiście. to mamy pozytywne view na rynek obligacji, nawet jeżeli w najbliższym czasie nie będzie obniżek, tym bo tym one Patryk, będą przesunięte w czasie. Patryk mówi przede wszystkim o funduszach, prawda? Tak, tak, o funduszach, tak, karty nie o obligacjach, tylko o funduszach, na funduszach obligacji. E, jakie perspektywy na drugi kwartał na GPW? To już e, chyba ten Przez temat poruszyliśmy. Czy ktoś jest w stanie zatrzymać te szaleństwa rządu w postaci dopłat do wynajmu i kredytu 0%? No kredyt 0% chyba się trochę opóźnia. On będzie miał nie. Niewiele... Miał wejść w połowie roku? Dobrze pamiętam? Czy w czwa... trzecim, czy czwartym kwartale? Coś, to... no druga połowa roku. Nie pamiętam dokładnie. Ale jestem głęboko przekonany, że będzie miał inny skutek niż kredyt 2%. Mieszkanie na, na start, tak się chyba jakoś tak nazywa ten, ten program on będzie miał dużo mniejszy wpływ na, na, na ceny niż, niż to, I, i w dalszym ciągu mówię, że jest pierwszy sygnał z rynku wynajmu, że te ceny powinny się zatrzymać. A może nawet zacząć spadać. Wcale niekoniecznie będą ciągle rosły. W każdym razie, ci, którzy chcą kupować inwestycyjnie, to naprawdę lepiej by wyszli na rynku, na rynku długu, czyli na funduszach obligacji, prawda? Potwierdzam, jak najbardziej. No, 8% rynek wynajmu chyba Państwu nie da. Zdecydowanie nie. No właśnie. Tam jest rentowność 4% jest tak. takiego. Tak. Oczywiście stopa wolna od ryzyka. No i co się uzarać z najemcami czasami. E, tak. Y Mamy pytanie, dlaczego wzrosty rentowności nie hamują rynku akcji w USA? Chciwość? Chyba chciwość. Tak? No trochę hamują, nie? No teraz dopiero dopiero, ale do ile czasu rentowności w Stanach rosły i rynek zupełnie na to nie reagował. Gdybyśmy porównali się do początku roku, to no, tak, rentowności tak, tak, amerykańskich tak. obligacji skarbowych, na przykład dziesiątki są 50 punktów wyżej. No, tak, 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 no, całkiem wy, wy, wyraźnie wyżej. I rzeczywiście rynek też jest wyżej, więc od czasu do czasu hamują. A jak idzie to powoli, prawie niezauważalnie, to nie hamują, o, tak można, można powiedzieć. Wiecie Państwo, jeżeli oni zakładają ci kupujący akcje, że gospodarka się trzyma znakomicie, a i tak trzy obniżki stóp nastąpią, no to wszystkie. No niektórzy, nawet chyba JP Morgan wcale ogłosił, że według niego żadnej bańki nie ma i indeksy będą ciągle rosły. No, na przykład. Będą rosły ze względu na to, że dane gospodarcze tak, są dobre no, i inwestorzy mówię, nie tak. powinni się przejmować o, tym, że stopy to. będą wyżej na dłużej. To. Ale no, na takiej tezie też można troszkę się przejechać. Moim zdaniem zastanawiałem się nad tym, bo jakby nie było, mamy długi okres utrzymywania wysokiego kosztu finansowania. I fakt, że dużo przedsiębiorstw amerykańskich finansowało się ze stałą stopą, ale ten dług trzeba rolować w pewnym momencie. Tak jest, i, i będą musieli wychodzić z długu oprocentowanego nisko i przechodzić na kredyt oprocentowany wysoko, i to może im dać nieźle popalić. Tam to w niektórych przypadkach. Mogą to być bardzo, bardzo bolesne dla portfeli skutki. No Ja zastanawiam się, kiedy zacznie się pojawiać ten temat rolowania długu. On się od czasu od czasu przewija, tylko gdzieś, w tam głęboko, zaczął się przewijać tak, tak, gdzieś tam głęboko. Chyba w przypadku zaczął się przewijać ostatnio. Tak, gdzieś tam głęboko. Jasne, Dużo zainteresowania tym złotem i srebrem, nawet konkretne no ja wiem, pytanie, no przy jakich poziomach, przy jakich poziomach nie, wypadałoby ma nie ma poziomu, nie ma poziomów, jeżeli z punktu widzenia analizy technicznej po, po przebiciu w, y, poziomu szczytu wszechczasów. Otwarty jest rów w górę i poziomów żadnych już nie ma. Nie ma co nawet kombinować. No, tak daleko, jak je, widzieliście Państwo na kakao, jak wyglądała sytuacja, jaki tu poziom można wymyślić. Nie da się wymyślić. No, można sobie coś rzucić, ale, ale, ale i wielu celebrytów, analityków, bo są tacy też, to robi, ale my chyba nie będziemy tego robić robili. No, można. Podejmować no, jakieś, adry, jakieś próby, jeżeli chodzi o złoto. No, ja wiem, że pojawiały się jakieś tam kosmiczne poziomy prognoz złota w okolicach 3000 tysięcy, ale tak jak wspomniałem, no, dla mnie to jednak kosmiczne jest. No, 3000, to ile byłoby? 30% więcej niż teraz, tak? No Skoro w półtora miesiąca można było zrobić 15%. Ja nie było <laughs> o rynku surowców, będzie jednak popyt podaż są w miarę stabilne. Nie będzie czegoś takiego, że nagle pojawi się wielki deficyt. No tak, tylko że. A na rynku srebra? Ja ma ciągle poradki. mówię, że to jest kwestia popyt, pota, w środku fundusze, to one ustalają ceny, ale, ale 3000, no, no w tym kwartale nie zobaczymy. O tak. Tak odważnie powiem. O zobacz, pytanie jest o kawę i czekoladę. No podrażają no, no pewnie to, podróżają. podróżają. Cudów nie ma pytanie od pana Kacpra Jakie są czynniki które wpływają na siłę wig 20 no gospodarka mocna gospodarka inwestycje które poważnie ruszą w drugiej połowie roku środki unijne zaangażowane w teże właśnie inwestycje więc to przede wszystkim to przede wszystkim powinno prowadzić do dużego wzrostu, no 3,5%, a może więcej PKB, jak dla Polski, to całkiem nieźle. No to powinno nakręcać nasze firmy, bo nasze firmy żyją w większości jednak z popytu wewnętrznego. Mamy pytanie też odnośnie Europejskiego Banku Centralnego. Czy będą ciąć? No wiele wskazuje na, na to, że będą, będą ciąć tak. i chyba... Byłem pytanie, czy wcześniej od czy nie. No, oni się ociągają, bo to zazwyczaj naśladują Fed. Chyba ale muszą przestać na nich patrzeć. Chyba muszą przestać. Tak, swoje. Tak. Też tak uważam, uważam, że wcześniej to zrobiłem. Nie patrzyłem, kiedy jest następne posiedzenie, nie spoglądałem, kiedy jest następne posiedzenie ECB. Wiem, że Fedowe jest 30 kwietnia, 1 maja, tak śmiesznie. Ostrzegam Państwa, 1 maja wyjdzie Jaron Powell, a my będziemy na 4- czy 5-dniowej majówce, bo tak to się układa świątecznie. Ale z tego co wiem, to chyba ICX będzie wyjątkowo w środę, tak? Mamy mieć wcześniej, tak? Możemy teraz zapowiedzieć. Tak, tak. Pytanie o Chinę. czy warto? Warto. Warto. Ustaliliśmy już pytanie y <grytanie grytanie> o pomysł lewicy odnośnie podatku od flipów mieszkaniowych. No zastanawiałem się nad tym. No, kręciłem sobie to w głowie w tę i we w tę. Ja rozumiem ich ideę, ale to wszystko zależy. Jeżeli ktoś kupuje normalnie, kupuje z rynku mieszkanie zdewastowane i naprawdę je remontuje, a nie robi jakąś fuszerkę i sprzedaje drożej, czyli włożył Jakąś pracę, włożył jakieś pieniądze i na tym zarabia. No, trudno byłoby mi to skrytykować. No, szczerze mówiąc, no, no, ja, ja wiem, że tutaj dostanę po głowie za chwilę, ale, ale, ale trudno mi te, to, to krytykować. No, 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 no cóż, no, biznes jak każdy inny. No. Mam serce po lewej stronie, ale widać niewystarczająco po lewej. Taki biznes, który skutecznie sprawia, że rynek bywa rozregulowany delikatnie. Ja nie wiem, jaka jest skala. Dzisiaj czytałem, bo dzisiaj czytałem na ten temat, tylko nie wyłapałem procentu, że ponoć jest to naprawdę niewielki procent ruchu w mieszkaniach w ciągu roku. Nie wiem, jaki jest. No, jeżeli jest to parę procent, no to naprawdę o czym mówimy? No. Szczerze nie znam tych statystyk. No właśnie, do tego no. Jest, no, trzeba by było sprawdzić, bo, bo jeżeli to jest rzeczywiście parę procent, to, to jest walka z wiatrakami trochę. Pytanie o górników złota, czyli spółki wydobywające złoto. E ja wiem, że wy z Kamilem na to patrzyli mocno, Przecież bo ja raczej tego nie Tutaj się na, na treści tego pytania. Są tańsi niż złoto, gdy było bo 1750. Czyli Obia... akcje są niżej, tak? Tak, tak. No, są akcje niżej, ale oni wcale wskaźnikowo nie są. Tacy tanie górnicy złota, tam cena do prognozowanego zysku jest w okolicach 20 minut. Bo to nie jest tak tanio, więc ten indeks rzeczywiście się przecenił, ale też wynikowo te spółki nie dowoziły w ostatnim czasie. I ja widzę szansę dla tego sektora, ale poczekajmy na sezon wynikowy. Co one ogłoszą, tak? Chociaż to jeszcze za wcześnie, bo, bo jeżeli cena złota ruszyła w, w połowie lutego, bo tak mniej więcej ruszyła do góry, rozkręciła się w marcu, no już powinno być coś w wynikach. No. Powinno coś być, tylko że oni mieli większe problemy z wolumenami. Tak. Bo to różnie bywa z wydobyciem tego złota. Czyli niewystarczająco dużo produkowali, tak, tak można powiedzieć? Tak, można powiedzieć w dużym skrócie. No i w ostatnich latach też koszty wydobycia były dla nich bardzo, bardzo niszczące z punktu widzenia wyników. Poczekajmy na wyniki z naszego punktu widzenia bardziej nam się jednak podoba srebro, bo tam rzeczywiście też mamy taką betę w okolicach. Prawie dwóch? Jeden osiem? B, tak. Zło, srebro B, dużo szybciej rośnie niż złoto dokładnie tak, W Dużym skrócie można powiedzieć. Tak. Natomiast nie mamy tych takich ryzyk typowo operacyjnych związanych z działalnością spółek. Panie o złotego. No na razie jest stabilizacja. To nic nie, nie wymyślimy. Powinien być nieco silniejszy. Powinien być silniejszy. Teoretycznie na dolar złotym powinniśmy widzieć ruch w kierunku 3,65 nawet w tym roku. W tym roku, że nie za dzień czy dwa, tylko w tym roku. A euro złoty, no ja ciągle trzymam kciuki, żeby to się tak trzymało blisko 4,30, 4,20. Jest na to szansa, bo jak widzę zmienność na tym rynku euro złotym jest bardzo, bardzo niewielka. Jest bardzo, bardzo, bardzo niewielka. To prawda. Pytanie jeszcze jest o Russell 2000. Nie patrzyłem ostatnio. Nie patrzyłeś. No, coś tam się poprawiło faktycznie. Bo ta szerokość rynku w Stanach szerokość wzrosła. rynku się poprawiła, ale też pytanie dotyczy tego, czy wystrzelą te małe spółki amerykańskie w momencie, gdy pojawią się obniżki stóp procentowych. No i to rzeczywiście Pewnie, tak. by było tak. zasadne tak. ze względu tak. na to, że o ile te duże spółki amerykańskie mają w dużej mierze dług na stałą stopę, tak jednak zgodnie z takimi dostępnymi danymi w tym sektorze małych spółek jest jednak duży odsetek finansowania się po zmiennym koszcie. I, i, i dla nich jest tak to obciążenie dużo większe jednak zazwyczaj niż dla dużych spółek. Taka jest prawda. Tak, czy inaczej mówiąc, tak. Więc szerokość rynku sprzyja, rzeczywiście coś zaczyna się dziać, ale musielibyśmy zobaczyć obniżki stóp, rozpoczęcie cyklu obniżek. Tak to jest. wtedy to będzie najlepszy czas dla tych małych spółek amerykańskich. Um, czy wiadomo już, kiedy dostaniemy wszystkie pieniądze z KPO? <gry> Tak, wiadomo, do roku 27. Teoretycznie. To chyba musimy je służyć, i... tak? Tak, jeżeli, jeżeli, jeżeli rząd nie wynegocjuje przedłużenie, mam nadzieję, że wynegocjuje przedłużenie, bo z oczywistych powodów zaczęliśmy później je dostawać. No tak, oczywistych. I ostatnie już pytanie, Ameryka Łacińska, to. Tak ten bled wygląda, bo Wespa dzisiaj nawet patrzyłem. Bardzo chimeryczny, prawda? jest taki. Piękny trójkąt jest budowany, taki proporzec, bardzo długi. Więc jeżeli z tego proporca się w końcu wybije, no to wtedy ten będzie błyskawiczny wzrost. Ale na razie wzrost cen surowców nie bardzo rusza, bo wespę. Nie wiem dlaczego. Czy tam są jakieś zagrożenia? Polityczne. No to jest ciekawy artykuł Domosławskiego, Artura Domosławskiego w Polityce ostatni na ten temat. No, no nie wiem, w każdym razie dziwnie się zachowuje. A to jest najpoważniejszy no, kraj. Mało tego powiem też, że jeżeli kapitał ma płynąć w stronę Chin, na przykład, to to będzie duża konkurencja no właśnie. dla Ameryki Łacińskiej właśnie. na przykład. Właśnie. Być może. Być może i to ma wpływ. W każdym razie, no, no, sygnał kupna zniknął. Zniknął. Ale czekam, może się pojawi. Za Dobrze Piotrze, tutaj postawimy kropkę, bardzo dziękuję Ci dziękuję bardzo. za tą dzisiejszą rozmowę, Państwu również bardzo dziękuję za uwagę i za udział i korzystając z okazji chciałbym Państwa zaprosić na poniedziałek na godzinę 12, .00. będzie to program poświęcony omówieniu barometru inwestycyjnego, naszego materiału analitycznego, Zostaną też omówione dokładnie prognozy na ten kwartał, a program poprowadzi Kamil Cisowski oraz Helena Pachuta, partner Kselion regionu Warszawa. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.